Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek, i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest specjalne wydanie programu codziennie, piorunem w Putina, które właśnie teraz zaczynamy. Czasem pytają, proszę Państwa, ludzie, kto jest dla Pana inspiracją w polityce? I niektórzy odpowiadają: Józef Piłsudski, Abraham Lincoln, prawda? No niektórzy powiedzą nawet Jarosław Kaczyński może. Ale proszę Państwa, ja mam specyficzne podejście do polityki, dlatego mam też specyficzne inspiracje. Bo dla mnie inspiracją, moim idolem, proszę Państwa, jest Robert Kropiwnicki. Państwo powiedzą, ale są ku temu powody bardzo konkretne, proszę Państwa. Robert Kropiwnicki, proszę Państwa, to jest taki polityk, że rzeczywiście czasem trudno powiedzieć, gdzie on idzie. Ale proszę Państwa, jak on idzie, to idzie. I zobaczcie Państwo na tym nagraniu. Oszczędzali? Oszczędzali. A co to był Nord Stream, bo mieli nadwyżki finansowe i robili wszystko, żeby zmniejszać deficyt, a my w tym czasie rozumieliśmy. Co to był Nord Stream, proszę mi powiedzieć? Prywatny projekt według Rafała Trzaskowskiego, geniusza strategii. Prywatny projekt? Wie pan, no bo ja zastanawiam się, czy pan to rozumie, czy pan tego nie rozumie, bo jeżeli problem z Nord Streamem... Kłopot polega, ale czy pan rozumie, że przemysł niemiecki napędzany był gazem o połowę tańszym niż gaz, który oczywiście mieli wszyscy inni. Tylko, i na tym przez lata zarobili wielkie nadwyżki. Jasne, tylko że oni w tym czasie... Żeby drugi raz na tym zarobić. Dobrze, niech pan teraz chwilę posłucha. Oczywiście, że tak, że korzystali z taniego ruskiego gazu, ale równocześnie robili wszystko, żeby się oderwać od tego gazu. I dzisiaj oni nie mają... Nie, to ja przegapiłem. Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Wspaniale, proszę Państwa. Być pewnym siebie, proszę Państwa, jak się ma coś sensownego do powiedzenia, to jest łatwizna. Ale proszę Państwa, być jak Robert Kropiwnicki, o Jezu, jak ja go kocham. Proszę Państwa, ja sobie tak wyobrażam, jak poseł Kropiwnicki gra na przykład w koszykówkę. Pierwsza akcja, dostaje za linią rzutu za trzy, rzuca, nie trafia nawet w tablicę. Druga akcja, podaje, celne podanie do przeciwnika. Trzecia akcja, jego drużyna ma kontrę, już prawie jest kosz, ale w ostatnim momencie blok skuteczny posła Kropiwnickiego na swoim własnym zawodniku. I potem jest przerwa na żądanie, wszyscy schodzą do trenera i poseł Kropiwnicki mówi: Trenerze, to jest mój dzień, panowie, wszystko gramy na łysego, tak jest, proszę Państwa. Znaczy, ja się tak zastanawiam, jak to sobie on wyobrażał, jak ci Niemcy robili wszystko, by się od tego gazu uniezależnić. To mnie się trochę kojarzy z taką sceną, jak chyba w Dniu Świra taka pani jest, co w pociągu siedzi i je chrupki, ona tak mówi, ale ostatni. Ale i tak samo Niemcy, tą górę wzięli z tym gazem. O, ale ten gaz jest dobry, smaczny, taniuśki, ale ostatni. A jeszcze has. Musimy zrobić wszystko, żeby się od tego uniezależnić. O, ostatni. Co, drugą górę wybudowali? O, has, ale ostatni. W każdym razie, proszę Państwa, robili wszystko ale jeszcze raz, proszę Państwa, ja Państwa polecam, obejrzyjcie sobie na YouTubie, jest dostępny ten program Michała Rachonia. Tam to, proszę Państwa, bez posła Kropiwnickiego to by była do kitu telewizja, bo tam wszyscy mówią grzecznie, co pan o tym myśli, ja tak myślę, a pan, no ja podobnie jak kolega, i tylko jak poseł Kropiwnicki coś powie, to wszyscy, o Jezu, i się wreszcie robi, proszę Państwa, coś się w końcu dzieje. Nawet mi po tym, proszę Państwa, właściwie powinienem skończyć program, bo już nic lepszego nie pokażę Państwu. Na przykład Władysław Teofil Bartoszewski próbował bronić Waldemara Pawlaka w kwestii ruskiego gazu i też to było głupie, ale proszę Państwa, czy to było tak imponujące jak w wykonaniu posła Kropiwnickiego? Od razu mówię, że nie, ale zobaczmy to mimo wszystko. Spotyka pan Waldemara Pawlaka czasem? Tak. I co mu pan mówi? Oprócz dzień dobry. Rozmawiamy na tematy energetyczne, ponieważ pan Waldemar Pawlak od 30 lat jest wielkim proponentem odnawialnych źródeł energii. Jak był w rządzie, to go się... Jest wielkim propagatorem Rosji w Polsce. A nie ma pan poczucia, przepraszam, że to jest taki polski Gerhard Schröder? Nie mam takiego poczucia. Przecież tak naprawdę to on dążył do całkowitego uzależnienia Polski od rosyjskiego gazu, bez względu na to, co on teraz mówi. Fakty były takie, że przez dłuższy czas gaz jamalski był najtańszym źródłem energii. Tak jest, proszę Państwa. A jak mówił Waldemar Pawlak, jak panu zależy, żeby mieć różne rurki z różnych kierunków, to pan zbuduje te rurki, prawda? Gaz jest gaz. Dajcie spokój. Proszę Państwa, zostawiamy to.
Bo jak Państwo zapewne już wiedzą, wydarzyła się rzecz dosyć obrzydliwa, a mianowicie aktywiści klimatologiczni oblali, proszę Państwa, zupą obraz Vincenta van Gogha. Zobaczmy. Security. No i co ja mam Państwu powiedzieć? Tak się, proszę Państwa, niestety kończy, jak się nie słucha pana Kożuszka w sprawie gówniarzeli. Ale młodzież, zachęcajmy młodzież do aktywności obywatelskiej, zróbmy Sejm młodzieży, ciekawe jakie jest ich zdanie. Ale my jesteśmy młodzież, my będziemy w przyszłości żyć na tej planecie, więc powinniśmy... Oj, zamknijcie wy wszyscy w końcu te japy! Boże święty! O, ale Angelika jest już taka dorosła. Od zeszłego tygodnia jej ulubionym kolorem już nie jest różowy, tylko fioletowy, więc... No chyba najwyższy czas, żebyśmy oddali jej decydujący głos w kwestii polityki energetycznej naszego kraju. Oczywiście, że tak. Jest, jeszcze mi to ucho wypadło. I se utnę to ucho jak ten Van Gogh po prostu w końcu. Ale się zdenerwowałem teraz. I co wy macie z tym Van Goghiem? Czy gówniarzeria by nie mogła zniszczyć czegoś, co gówniarzeria stworzyła? Nie, nie mogłaby, bo gówniarzeria nic nie stworzyła. No chyba, że prawda... nierefundowalny token tańca pierwszego na TikToku, którego nikt nie chce kupić. To tak, tak. Ale nawet jakby ta gówniarzeria chciała oblać zupą jakiś obiekt sztuki nowoczesnej, czy na przykład jakąś instalację z kupy, prawda? Albo jakąś na przykład performance, gdzie z kolei artysta się kupą smaruje. To też to by nie miało takiego efektu, bo by wszyscy ci miłośnicy sztuki nowoczesnej powiedzieli... Nie wiem w końcu, lepiej z zupą czy bez zupy. Ale proszę Państwa, ci młodzi ludzie, oni mają przemyślenia swoje i to trzeba szanować, bo oni zadają nam istotne pytania. Co jest dla nas najważniejszą wartością? Zobaczmy. What is worth more? Of a painting or the protection of our planet and people. No i właśnie, proszę Państwa, i to są bardzo mądre pytania. I na te pytania jest tylko jedna odpowiedź prawidłowa. Zamknijcie w końcu te japy! Proszę Państwa, oczywiście, czy sztuka jest ważniejsza, czy życie? I teraz, to jest bardzo ważne pytanie, ale czy chcemy usłyszeć zdanie w tej sprawie od kogoś, dla kogo jeszcze niedawno, prawda, najwyższą wartością na świecie była unikalna kolekcja karteczek z Pokemona? Nie do końca. Nie do końca. Więc, proszę Państwa, uspokójmy się z tą młodzieżą. Młodzież niech robi lekcje, odrabia, a my się zajmiemy poważnymi sprawami. W każdym razie, proszę Państwa, materiał numer 14 to sobie ominiemy, ale Patryk Jaki miał takie wystąpienie ostatnio na jakimś chyba kongresie Solidarnej Polski, które zupełnie zmieniło moją perspektywę tego, jak patrzę na politykę. Posłuchajmy. Były polski premier zakłada marynarkę byłemu premierowi Luksemburga. Ja sobie tak, proszę Państwa, pomyślałem, co by zrobił Żółkiewski, gdyby spotkał Junckera. Ja powiem Państwu, że co najwyżej mógłby go poprosić, aby przyniósł siano dla jego konia. A taki Verhofstadt to mógłby po tym koniu posprzątać. Wspaniale, proszę Państwa, wspaniale. I to, proszę Państwa, i trzeba jedną rzecz podkreślić. To nie jest śmieszne, proszę Pana! Ja sobie uświadomiłem, proszę Państwa, że prawdziwy polski patriota powinien mieć jasno też ustawione priorytety. Na przykład pieniądze z KPO? Wysokość inflacji? Świadomość, że koń Żółkiewskiego, gdyby żył, to zasadniczo
obsrałby Giefenhofstadta, to... To jest, proszę Państwa, to jest niesamowite. Tak można by powiedzieć, Solidarna Polska mogła tak stanąć i powiedzieć, spójrzcie Polacy, widzicie to pole? Widzicie, jak pięknie zreformowaliśmy nasz wymiar sprawiedliwości? I Polacy mówią, no właśnie, nie widzimy. A oni mówią wtedy, to posłuchajcie tego, wyobraźcie sobie, gdyby żył Żółkiewski dzisiaj, a gdyby żył jego koń, a gdyby Brukselę zaatakowała Godzilla i wszyscy mówią, Boże Święty, dziękujemy. Zupełnie w ten sposób o tym nie myśleliśmy. Proszę Państwa, odbył się też kongres partii Korwin, gdzie został wybrany nowy przewodniczący. Jedną rzecz tylko w związku z tym chciałem Państwu pokazać, złośliwie oczywiście, jako pisowski propagandysta nienawidzący Konfederacji. Proszę bardzo, zobaczmy. To jest Konrad Berkowicz i ktoś tutaj napisał, całe życie starasz się naśladować Korwina, a na końcu zamiast ciebie wybierają Mentzena. No tak, proszę Państwa, ja o Konradzie Berkowiczu słyszałem, że on będzie następcą Korwina, to już chyba z 15 lat temu już miała być nowa, młoda fala. Jeżeli chodzi o hejtowanie Konfederacji, proszę Państwa, oczywiście, to nie jest tak, że mi odetną premię za to, że hejtuję Konfederację, nie. Ale to jest taka sytuacja jak z piosenki Kaczmarskiego. Płacą mi za coś, co ja i tak sam lubię. W każdym razie, na tym kończymy dzisiejszy program, proszę Państwa, i do zobaczenia.